Mamy mało czasu, a chciałbym, żebyśmy jeszcze zobaczyli, powtórzyli kilka rzeczy. Zobaczmy, jak wyglądała rozmowa, bo dobrze jest, żeby jednak pokazać, że pewne rzeczy nie zmieniają się na przestrzeni wielu lat. Domowe, rodzinne opowieści o tym, jak wyglądały wizyty Czerwonej Hołoty na ziemiach Polski. No, mamy niestety doświadczenia podobne, jak ma Ukraina. No i tak samo wyglądają doświadczenia obecne Ukrainy w związku z tą samą Hołotą i spadkobiercami, którzy docierają teraz na tereny Ukrainy. Rozmowa telefoniczna o futrach i o wiertarkach. Bardzo proszę. Gdzie jeździłeś? Jeździłem po łupy. Jeszcze raz, gdzie? Jeździłem po łupy do dzielnicy z daczami członków Rady Najwyższej. Tak? I teraz masz dwa futra z norek. Ja p***le. A Dasza ma kożuch z lisem. Nosisz rozmiar S, M? Będzie pasować? SM? Nie. No co ty? M nie będzie dobry? M? Nie, to najmniejszy. A S? S jest trochę większy od M. Jeszcze mam tokarkę Metabo, o której od dawna marzyłem. Kochanie. I dwa głośniki Yamaha, jak u Nikitina. Każdy jest wart 100 tysięcy. Nowa spawarka w pudełku, nowa maszyna do mięsa na działkę. Kurwa. To tylko ty. Sam jeden zabrałeś tyle? We dwóch z Kniaziem wczoraj jeździliśmy. O kurcze. Tam wszystko jest. Wziąłem sobie zgrzewarkę do rur, wziąłem frezarkę. Nowa frezarka kosztuje... Serioża, żeby potem nie mówili, że ty tam ten... Tania, a wiesz co wczoraj przespałem? Generator na 10 kW, kurwa. Ty? No, bo kurwa przede mną zdążyli go zabrać. Taki wielki generator na 10 kW. Można by teraz częściej jeździć na dacze i się w ogóle nie martwić. Mówię ci. Powiedzieli wam, że będą płacić 53 dolary? Tak, wiem. 53 dolary, podwójną stawkę i dodatek dla weterana. W dywizji mamy razem 45 zabitych, 120 rannych czy 125. Tutaj już wszystkim po prostu odbija. Po prostu odbija. Mamy tak z żonami. To w ogóle... Jedna poroniła na tle nerwowym, inna straciła pokarm. Takie wojenne rozmowy. To może Agnieszka. Mamy 5 minut do końca programu, jeszcze jeden materiał. To się, słuchajcie, to się nic nie zmieniło od tylu lat. Te wszystkie takie kawałki można było kiedyś, no pewnie gdyby była technologia taka, która to umożliwiała, byśmy pewnie słyszeli końcówka lat 30. ubiegłego wieku i później początek lat 40. Armia rosyjska, wtedy radziecka, tak? Zresztą wcześniej tam armia bolszewicka dokładnie robiła to samo. Tu się nic absolutnie nie zmieniło. I ja powiem tylko w ten sposób, że my musimy w tej chwili naprawdę zrobić wszystko, żeby nie dać się poróżnić z Ukrainą. Musimy trzymać się razem, dlatego że Ukraina walczy o faktyczne, prawdziwe wartości. To nie jest tak, że oni walczą o wartości europejskie, bo jakie są wartości europejskie, to widzimy na przykładzie Niemiec, które w ramach tych wartości europejskich pompują kasę na bomby. I podejmują w tej sprawie racjonalną i przemyślaną decyzję. Jarek, frezarka, generator, kożuch i rozmiar. O tym chłopie, który tam, nie wiem jak on ma tam na imię, który nie wie, że nawet ta baba nie wie, że S jest większy od M czy M od S. Wszystko jedno, zaradny. Powiem tak, obyś zdechł w tych futrach wracając do domu, to jemu życzę. Jeżeli to jest prawda, Agnieszka to delikatnie napomknęła. Proszę Państwa, przygotujmy się, że w drugą stronę będziemy takich nagrań, które będą miały nas poróżnić za chwilę z tym milionem, półtora, dwoma milionami Ukraińców, którzy są w Polsce, będziemy słyszeć też mnóstwo. Bądźmy odporni, bo teraz się zacznie dopiero... Ale Jarek, to już jest. To już się dzieje. Ale ja wiem, ale to dopiero jest początek. Będą dramaty. Jeżeli Putin był w stanie wysadzić swoje osiedla po to, żeby ingerencję wojskową sobie, że tak powiem, urobić wśród społeczeństwa, to będą robić tutaj rzeczy straszne, straszne. I musimy być do tego przygotowani. Krzysztof Świątek, poproszę o komentarz do tej chwytającej za serce rozmowy dwojga kochanków.
Całkowicie mnie to nie zaskakuje, to jest to, o czym mówiła Agnieszka. Nic się nie zmienia, 300 lat może minąć, jest to obraz totalnej demoralizacji, degeneracji armii rosyjskiej. Gwałty, rabunek i tylko myślenie o kasie. No bo ale o czym mają myśleć ci ludzie? No, Ukraińcy walczą o wolność, wolność, niepodległość, suwerenność. O co walczą Rosjanie? Walczą tylko o kasę, bo taką... O 10-kilowatowy... 10-kilowatowy generator, tylko że no przed nim, kurczę, ktoś przed nim przyszedł, a można byłoby na dacze jeździć częściej. Dobrze, to jeszcze do końca. My możemy się dziwić, jeżeli są takie elity jak pan Ławrow, który kłamie podczas spotkania z panem ministrem Kułebą, że nie doszło do żadnej inwazji. No to są, ten przykład idzie z góry, kłamstwa, demoralizacji. Dobrze, to pokażmy jeszcze dwie rzeczy. Pokażmy zdjęcie, to też wczoraj Marta Smolańska na Twitterze publikuje te zdjęcia. Pokażmy, jak wygląda jedna z pacjentek tego szpitala. Jak wyglądała przed inwazją i przed atakiem, jak wygląda po. Bardzo proszę. Marysia, miesiąc przed rosyjską inwazją i po niej. Zatrzymajmy Putina teraz. Dla tego pana w ładnym garniturze, który tak nerwowo ściskał kabelek w czasie tej konferencji, zdając sobie sprawę z tego, co wygaduje. Dobrze, tu chyba nie ma co komentować, bo to się komentuje samo, ale pokażmy, co się wydarzyło w Koszalinie, bo ile to jeszcze musimy czekać, aż te wszystkie sowieckie pomniki znikną z polskiej przestrzeni, aż nie będziemy musieli tego po prostu oglądać. W Koszalinie ktoś po kilkudziesięciu latach pomyślał, że chyba wystarczy. W Koszalinie na cmentarzu komunalnym w nocy z wtorku na środę przewrócił się pomnik Armii Czerwonej. Internauci uważają, że była to robota silnego wiatru. Nie wiem, czy były jakieś komunikaty RCB, ale proszę uważać, wiatr wieje i naprawdę trzeba być ostrożnym i proszę nie przechodzić obok sowieckich pomników, które ciągle jeszcze w Polsce się znajdują. Agnieszka Siewiernik-Macierowska, Krzysztof Świątek, Jarosław Jakimowicz, Michał Rachoń, kłaniam się. Do widzenia. Wiatr historii, to był wiatr historii, to prawda. Późno, ale był.